przeżyczałem, odpocząłem. Troszeczkę przerwa była z vlogami, ale dzisiaj taki vlog na spontanie w sumie wychodzi, bo miałem nie nagrywać. Ale mówię, tutaj fajna akcja się szykuje. 60 i taka lekkie wzniesienie. Także zobaczycie to zresztą sami. No tak na szybko, tak jak mówię, vlog jest nagrywany tym telefonem. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. W sumie nawet i dobrze, że telefonem, bo nie wiem, czy kamerka by sobie poradziła tutaj, a tu jest lekko ciemno. Także oglądajcie dalej. Wywalanie obornika ładnie idzie, tylko co jak co, znów wywalamy obornik i znów pada, ale czerwona strzała jest niezawodna. Zobaczymy podjazd pod górę część 2, znaczy z drugą przyczepą, bo z pierwszą to ładnie wyskoczyła, szła jak wściekła, sami zresztą widzieliście. No, nie ma co narzekać, wszelaki jak na razie jeszcze w biegu nie mają zrobionego, są tutaj wgonione. Tutaj kulturalnie balikami było przegrodzone, ale tutaj musimy zrobić na szybko to w szybkim czasie, bo już zaczynają duże siedzielaki robić i tutaj pięknie, tak elegancko trzeba nie zrobić wybieg, jak te baliki stoją. Także co, w tym vlogu będzie mniej gadki, a więcej dźwięku maszyn. Trochę tego towaru się uzbrało, ale już jest prawie końcówka. Ale mi się ręka trzęsie, może tego nie będzie widać. No, 20 któregoś tego lutego wywalane, dzisiaj mamy 23 chyba marca, jak dobrze dzisiaj zerknę na kalendarz. Tutaj jałówki są wygonione, mają już lekką górkę, w sumie tu też trzeba będzie wywalić, ale tutaj czapkę nie damy rady, bo to czapek tutaj za mocna stroma ta jest, za stromy podjazd jest i w sumie napęd by się przydał, ale rozmyślania są nad napędem, a tak jałóweczki wyglądają. Wywar ładnie robi robotę, tak jak mówię, rozmyślania nad napędem są, zobaczymy co to będzie, ale by się przydał, nie? Bo żeby to wyrwać tą tutaj zbity obornik, to trochę trzeba się nagimnastykować, nie? A jak jeszcze gdzieś siana z tej sianokrzonki gdzieś tu wciągną, gdzie jedzą, to tu już w ogóle tragedia, tafla taka jest. Ale nie ma co narzekać, dobrze jest. Jest elegancko.
Także no, lecimy dalej, zobaczymy co to wyjdzie z tym filmem w ogóle. Pewnie się pojawią pytania, jaka jest tutaj długość, szerokość i tak dalej. To długie jest, no prawie 20 metrów, 18,98 chyba, jak dobrze pamiętam. Szerokie 3,10 i murek ma 30 cm. No tutaj, gdzie jest ten skos, tutaj zrobiony do wyjazdu, to murek tutaj ma 25-20. Ale teraz jakbyśmy na nowo byśmy je robili, tak jak będziemy drugą stronę robić, to na pewno damy murek wyżej, nie? Żeby tego gnoju więcej się uzbierało i żeby można było rzadziej wywalać w sumie, nie? Bo jak będą większe sztuki, to będzie szybciej się robił obornik, a tak to teraz tak miesiąc, no cały miesiąc i wywalamy, nie? Tak to wygląda. Już w sumie końcówka została wywalania. Zaraz rozcielić tu balika, nagoni się i będzie luksus torpeda. I ta akcja powtórzona będzie za niecały miesiąc znowu. I tak 12 razy w roku. No i tak jest mało. Ale jest elegancko. Będzie co wozić po żniwach. No i nawet szybko się udało wywieźć. Elegancko wywiezione. W sumie nawet w dobrym, szybkim czasie, bo nie liczę przygotowań i wyganiania wszelaków i to jałówek. To takie półtorej godziny, mam 12 teraz. A po 10, 10 chyba 30 czy 25 była, jak zaczynaliśmy walać. Także biorę moje narzędzie dzisiejszej pracy i idę tam koło przyciągu ogarnąć. No to zaczynamy wyzwanie numer 2. I dlatego do takiej roboty jest najlepsza kajerka, najlepsze otwieranie. Pyk! I automatycznie otwarta. O, tu będzie wyzwanie ruszyć. Już tamty kupcy miała niemal lżej. Miesiąc temu tutaj jak rusek walał, to tańczył trochę. A tu też nie ma się dziwić, by roztopy śnieg, lód i tak dalej. Także zobaczymy, ale się zmachałem. Masakra. Siu, poleciało. Będzie ciekawie. Obornik skończony, teraz tylko zostało umyć maszyny, żeby nie stały z tego obornika, bo ta przyczepa jest tylko i wyłącznie do obornika, balików i takich cięższych rzeczy, sypkich materiałów przez, no, użytkowana. Także biorę się za mycie. Myślę, że taki film mi się podobał.
i niebawem kolejne produkcje, bo sezon ruszył, także zaczyna się dziać. Trzymajcie się, do następnego.